Audycja finansowana ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenia to uaktualnienie wiedzy, szkolenia to szansa na lepszy rozwój, umiejętność pracy w zespole i prawidłową opiekę nad pacjentem. Te szkolenia to jest szansa na mój rozwój, ale też dzięki temu, że ja się będę rozwijać, rozwiną się też podopieczni moi, czyli będą o coś mądrzejsi, o coś bardziej sprawni. Jest? No to teraz niech ja się męczy. To się później dociągnie większym kluczem. Męczy teraz ja. Dlaczego zostałem terapeutą? Studiowałem na Politechnice Wrocławskiej, ale stwierdziłem, że życie w fabryce to jednak nie to. Wolę pracować z ludźmi. I postanowiłem się wybrać na kierunek pedagogika specjalna, co mnie uszczęśliwiło w 100%, tak? Praca z innymi, interakcje między ludźmi to coś, w czym się spełnia. Agnieszka, jak tam? Coś widzę, że jest chyba problem, tak? Nie. Coś tam tutaj przykleja do pędzelka. Musisz namoczyć w kleju bardziej. Przychodzę tutaj i oni, mimo to, że widzieli mnie kilka godzin wcześniej, to są znowu zachwyceni. I taki zachwyt, o Panie, ale fajnie, że już jesteśmy, że już się widzimy z powrotem. Ile, Agnieszka, tam jest w przepisie? 3 kubeczki soli płodowskiej. Dajemy sól płodowską. Zawsze chciałam pracować z ludźmi. Zawsze chciałam być tą osobą pomocną. A warsztat terapii zawsze był takim moim marzeniem. Nawet jak jeszcze tutaj nie pracowałam, to gdzieś tam zawsze widziałam tych naszych uczestników i tak sobie myślę, kurczę, no fajna praca, chcę tu być. I się udało. Jesteśmy warsztatem terapii zajęciowej. Jest to placówka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, która zajmuje się aktywizacją zawodową i społeczną tychże osób. Celem warsztatu przede wszystkim jest odnalezienie człowieka w drugim człowieku. Odnalezienie się uczestnika tego naszego w środowisku. Jest pokazanie środowisku naszemu miejskiemu, że są osoby z niepełnosprawnością, nie chowają się po domach, tylko potrafią wiele, bardzo wiele zrobić. Są to rzeczy piękne i mają ogromne umiejętności. Ja prowadzę pracownię kulturalno-oświatową, więc moim zadaniem jest nauczyć uczestników życia to przede wszystkim, ale muszą umieć też, jeżeli jest możliwość, że piszą, czytają, no to jakby pogłębiam te ich zdolności, żeby to się nie zatarło, żeby było. To jest terapia, tak? Podczas zajęć wiadomo, że rozmawiamy ze sobą, tak? Rozwiązujemy własne problemy, rozmawiamy o rzeczy codziennych, tak? Naprawiamy rzeczy, które da się naprawić, rozwiązujemy problemy, które da się rozwiązać. Nawet jak dzisiaj takie ćwiczenie, to jest ćwiczenie motoryki małej, zarówno małej, dłużej, ćwiczenia cierpliwości. Uczą się załatwiania spraw, uczą się załatwiania pójścia do urzędu i załatwiania na przykład dowodu osobistego, płacenia za rachunki, uczą się zachowań w restauracjach, w kawiarniach, w zależności od miejsca, w jakim się znajdują. A to już zespół opieki zdrowotnej w Bolesławcu. Pani Agata Szocińska pracuje na oddziale neonatologii, położnictwa i ginekologii. Tu się rodzi nowy człowiek. To jest oddział, gdzie tak naprawdę no jest szczęście, jest radość i przychodzi na świat nowe życie. To jestem położną z całego serca i naprawdę też lubię być przy łóżku pacjenta, rozmawiać z pacjentką i doradzać jej. Jestem jeszcze doradcą laktacyjnym, jedynym tutaj w szpitalu, certyfikowany doradca laktacyjny. I tak naprawdę bardzo pod tym kątem staram się pomagać pacjentkom. Zależy mi na tym, tak jak chyba wszystkim mamom, które urodziły dziecko, żeby te mamy karmiły piersią do 6 miesiąca życia to, co jest, prawda, przez WHO zalecane. Proszę mi powiedzieć, czy pierwsze pani karmiła piersią? Nie. Nie. Pierwszy, jak ma na imię? Patryk. Patryk. A teraz kogo mamy? Damian. Damianka. Czyli co? Próbujemy i będzie pani karmiła piersią. Nie, dużo szkoleń przechodzimy.
ponieważ dokształcać się trzeba. Medycyna się zmienia, zmienia się pewne postępowanie i jakby musimy być z tym na bieżąco. Jedną z takich głównych na naszym oddziale, które jest, to jest edukacja i wsparcie kobiety w trakcie laktacji, czyli pomoc kobiecie zaraz po porodzie w tych pierwszych dniach. USG jamy brzusznej, artroskopia kolana, naprawdę dziedziny są tutaj różnorakie, od ortopedii po ginekologię, po chirurgię ogólną, po endoskopię, także z każdej dziedziny staramy się i z każdego oddziału, żeby lekarze i pielęgniarki czynnie uczestniczyły. Bardzo ważne jest to, że chcą się kształcić. Jest ta chęć, nie ma nigdy sytuacji, że nie mamy kogo wysłać na szkolenie. Wręcz przeciwnie, mamy większą ilość osób chętnych niż pozyskujemy środków, ale nie ma problemu, bo zawsze jest szansa, że na następny rok pojawiają się nowe środki i zawsze można startować po raz kolejny i my zawsze z tej szansy korzystamy. W ostatnim roku w Bolesławcu przeszliśmy wraz z naszym zespołem pediatrycznym, tutaj zarówno pielęgniarki, jak i ratownicy medyczni, szkolenie z zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Może weź może słuchawki, stetoskop i osłuchaj. Jakby coś tam, słuchaj, czy masz szmerek. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, czyli generalnie rozpoznawanie dziecka w stanie zagrożenia życia i reagowanie w odpowiedni sposób, żeby nie dopuścić do zatrzymania krążenia na przykład i co zrobić, jeżeli zatrzymanie krążenia wystąpi, tak? Korzyści, jakie są ze szkoleń dla naszego szpitala, to optymalizacja finansowa. Przede wszystkim mówimy tutaj o dofinansowaniu w wysokości 80%. Jest to olbrzymi zastrzyk pieniędzy, dzięki którym możemy szkolić bardzo dużo kadry medycznej. Po drugie, jest to korzyść dla pacjenta. I to jest największa korzyść i to mnie najbardziej cieszy, że jakość udzielanych świadczeń jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Koszt tylko ubiegłorocznych szkoleń przeprowadzonych w bolesławieckiej placówce w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego to aż 500 000 zł. Podnosimy swoje kwalifikacje, potrafimy więcej, możemy oferować nowe usługi, nowe USG. Większość lekarzy może się zastępować, tak? Jeżeli 3-4 lekarzy potrafi wykonać USG jamy brzusznej, to jeżeli jeden jest na zwolnieniu lub jest niedostępny, lub jest po dyżurze, zszedł do domu, to kolejna osoba, która jest na oddziale, może wykonać to USG. To samo dotyczy pielęgniarek, tak? Jest możliwość zastępowania się w danej dziedzinie i jest ta różnorodność, tak? Im więcej osób jest wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, tym lepiej dla pacjenta i dla nas wszystkich. Ktoś, kto wchodzi na chwilę, wydaje się, że jest fajnie, jest wesoło, jednak pracując z osobami z niepełnosprawnością na co dzień, stykamy się z całą masą trudności. Rodzice osób niepełnosprawnych to też są osoby często specyficzne, z wieloma problemami, więc musimy nabyć też kompetencje i umiejętności do rozmów z rodzicami, do rozmów z uczestnikami, do rozwiązywania konfliktów. Tego wszystkiego się dowiadujemy dzięki szkoleniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Myśmy bardzo dużo tych szkoleń mieli, co nawet już, żeby zapamiętać je, ale co żeśmy się nauczyli, to nauczyli. No, na przykład dzisiaj robimy te sole, bo myślę, że to jest też fajny na prezent taka rzecz, że dać niedługo mikołajki na przykład. Przez ten okres, jaki tutaj jestem, to bodajże 4 kursy i wszyscy jestem zachwycona nimi. Dały możliwość takiego rozwoju własnego, podniesienia kwalifikacji, to bez dwóch zdań, i które mogę teraz przekazać moim uczestnikom. Ale mogę też je wykorzystać w prywatnym życiu, bo to też nie jest tak, że to tylko wykorzystujemy to tutaj, bo to są też szkolenia, które właśnie możemy wykorzystać w prywatnym życiu i przydają się w 100%. Chociażby szkolenie z samoobrony, które mieliśmy, no uważam, że rewelacyjna sprawa. Tutaj też, bo są trudni uczestnicy, bo to nie można mówić, bo to są ludzie niepełnosprawni i praca z nimi jest bardzo trudna, ale też do wykorzystania w życiu takim pozawarsztatowym. Nawet jak wychodzimy w miejsca publiczne z uczestnikami, nigdy nie wiemy, na kogo trafimy, kogo spotkamy, więc uważam, że to było naprawdę warto.
W szkoleniach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego korzystamy od 2017 roku. Przyznam się, że w początkowym, kiedy się zetknęłam z Krajowym Funduszem i z wnioskiem, była to zupełnie czarna magia i byłam właściwie przerażona, ponieważ jest to niezły elaborat do wypełnienia. No jednakże udało się, tutaj też dzięki pomocy Urzędowi Pracy, w takich sytuacjach, kiedy wymagało tego konsultacji zawsze zarówno nasz oddział Hojnowskiego Urzędu Pracy, jak i powiatowy w Legnicy służył pomocą i można było skonsultować wszystkie jakieś niejasności. Sama bym nie była w stanie opłacić sobie takiego szkolenia, czy nawet nasz warsztat jako warsztat nie jest w stanie opłacić nam tych szkoleń, więc bardzo fajnie, że jest coś takiego. Wkład własny zależny jest od tego, jak duża jest firma. Mikroprzedsiębiorcy, czyli osoby zatrudniające do 10 osób, nie muszą mieć w ogóle wkładu własnego. Wówczas finansowane jest z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 100% szkoleń, kursów, nawet studiów podyplomowych czy różnego typu innych. Jeżeli firma jest małym czy większym przedsiębiorcą, wówczas jest wkład własny wymagany, jest to 20% wkładu własnego. Żeby sięgnąć po środki, warto śledzić stronę urzędów pracy powiatowych czy wojewódzkich urzędów pracy. Tam w zakładce pracodawcy odnaleźć Krajowy Fundusz Szkoleniowy i co pewien czas zaglądać, sprawdzać, kiedy uruchamiane są nabory w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nie rodzimy się specjalistami w jakiejś dziedzinie, tak? Musimy się tego nauczyć, żeby móc tą wiedzę przekazać dalej. Tak samo jest z nauczycielami. Dlaczego nauczyciele się szkolą? Tak? Żeby pogłębiać własną wiedzę i móc ją przekazywać dalej. Tak samo jest z nami, terapeutami. Nie ma się czego bać naprawdę, bo to jest bardzo fajna rzecz. W ogóle szkoleniowcy są zazwyczaj, nie zdarzyło nam się chyba, żeby był jakiś szkoleniowca, żeby tam o, bo źle, bo coś. Nie, są bardzo fajni, bardzo pomocni i myślę, że warto. Naprawdę warto. Czysta przyjemność te szkolenia, tak? Ja brałem udział z miłą chęcią i z miłą chęcią będę brał udział w kolejnych szkoleniach, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Audycja finansowana ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.